W 1941 roku Imperium Hitlera rozciągało się od zachodniego krańca Europy po jej wschód. Wehrmacht kroczył od zwycięstwa do zwycięstwa, a w Berlinie panowała euforia. Hitlerowska machina wojenna należała do najwspanialszych w dziejach. Jak oprzeć się Wehrmachtowi? Jak powstrzymać blitzkrieg Hitlera? Być może jedyną nadzieję dawała jego mania. W 1941 roku Führer zerwał pakt o nieagresji i znienacka najechał Związek Radziecki. Liczył na błyskawiczny podbój. Przed inwazją część doradców usiłowała go odwieść od pomysłu. Brakuje nam zasobów. Hitler powiedział tylko dziękuję i uderzył na Rosję. Wiedziony złudnym przekonaniem, że wyższość rasowa i siła woli wystarczą, zaatakował ogromny, mroźny kraj i niezłomny naród. W historii nie znajdziemy drugiego takiego konfliktu jak Hitlera ze Stalinem. Żołnierze Hitlera cierpieli wśród zasp pod Moskwą, ruin Stalingradu i tumanów kurzu na Łuku Kurskim. Zamarzało wszystko, broń, odzież i ludzie. To był istny koszmar, szwankowało uzbrojenie. Nie wytrzymywali ludzie. Rosjanie byli uzbrojeni w zaostrzone łopaty, kryli się w kanałach, atakowali z piwnic. Niemców to przerażało. Błędne jest mniemanie, że II wojna światowa to konwencjonalny konflikt, w którym istotną rolę odgrywały przesłanki racjonalne. Ludzie ci wywołali polityczny chaos, na którym coś zbudowali. Zdołali stworzyć państwo monolityczne, lecz ich ambicje sięgały dalej. Ta gigantyczna inwazja przyniosła upadek III Rzeszy, a jej zasoby naturalne i ludzkie oraz obłąkańczą wizję Führera doprowadziła do granic. Zabójcza obsesja Hitlera. Część druga. Do ostatniej kropli krwi. Dwudziestego drugiego czerwca 1941 roku rozpoczęła się operacja Barbarossa, mająca szybko rozgromić Związek Radziecki. Wojska niemieckie natarły w trzech kierunkach. Na północy rozpoczęły oblężenie Leningradu, które trwało prawie 3 lata. Na południu szybko zajęły Ukrainę, zwaną spichlerzem Europy. Grupa Armii Środek miała zdobyć Moskwę. Atak na stolicę zahamowało rozciągnięcie sił na ogromnej przestrzeni i sroga rosyjska zima. Tymczasem na lato 1942 roku Niemcy zaplanowali ofensywę na południu pod kryptonimem Fallblau. Teraz wyraźnie dostrzegamy wiele rzeczy, których wtedy oczywiście nie dostrzegano. Pod koniec 1941 roku Brytyjczycy i Amerykanie wciąż uważali, że Rosjanie przegrają. Ci nadspodziewanie długo stawiali opór, ale panowało przekonanie, że czeka ich klęska. W Niemcach narastało przerażenie, a Rosjanie walczyli do ostatniej kropli krwi. Klęska pod Moskwą obudziła w wielu niemieckich oficerach przekonanie, że porwali się z motyką na słońce. Nie pojmowali, jak Armia Czerwona może się jeszcze bronić, skoro po otoczeniu Kijowa wzięli do niewoli ponad 600 tysięcy jeńców. Wciąż uważali, uderzymy jeszcze raz i będzie po wszystkim. Niemcy, a zwłaszcza wojskowi, żywo pamiętali rok 1918.
Wtedy Rosja była równie wielka, armia niemiecka zaś, której 2/3 oddziału walczyło na zachodzie, nie mogła zaangażować wszystkich sił, a mimo to pokonała Rosję. Nie przewidywali wielkich trudności teraz, kiedy mogli wykorzystać większość sił lądowych, w ogromnej mierze zmechanizowanych i zmotoryzowanych. Jednym z największych kuriozów II wojny światowej był fakt, że naród radziecki, który doznał niebywałych cierpień z ręki Stalina, w obliczu inwazji rozbudził w sobie miłość do matki Rosji i poświęcenie dla ojczyzny. Zamiast się poddać, Rosjanie znosili wszystko z wytrwałością, o jaką Stalin nigdy ich nie podejrzewał. Przez 15 lat poprzedzających rok 1942 wymordował więcej ludzi niż Hitler. Dopiero w 1942 roku Führer go zdystansował. Stalin wszystko to wiedział. Nigdy nie przypuszczał, że Rosjanie tak się zmobilizują. Wiedział o głodzie, czystkach, o ogromnych cierpieniach swoich obywateli. Ale każdy rosyjski weteran wojenny, z którym rozmawiałem, rozbudził w sobie miłość ojczyzny, zdolność do wszelkich poświęceń, na którą Rosjanie bardzo rzadko się zdobywali. Stalin nigdy ich o to nie posądzał. Rzeka Don, niemy świadek jednej z najkrwawszych bitew w dziejach. Tutaj od roku Rosjanie walczą z pogardzanymi nazistami. Mijają groby towarzyszy broni opłakiwanych przez kobiety. Lecz te łzy przepełnia duma z Armii Czerwonej, która zrujnowała plany Wehrmachtu. Tej samej, która przed rokiem przestała istnieć wyłącznie w propagandzie nazistowskiej. Naczelnym dowódcą sił lądowych był wtedy von Brauchitsch, typowy pruski oficer, człowiek słaby, który nie potrafił postawić się Hitlerowi, choć wiedział, że w grudniu 1941 roku sprawy mają się źle. Führer po prostu go zwymyślał, zarzucił mu złą wolę. A gdy von Brauchitsch dostał zawału, Hitler stwierdził, że sam obejmie dowództwo, bo z generałów nie ma pożytku. Postanowił kontynuować natarcie i dzięki temu znów rozbudzić optymizm. I nawet całkiem mu się to udało. W 1941 roku siły niemieckie dokonywały niesamowitych postępów. Zajęły ogromne połacie Rosji, wzięły do niewoli mnóstwo jeńców. Na zachodzie, w Waszyngtonie i Londynie, powtórzyła się stara śpiewka. Związek Radziecki zostanie pokonany. Rosjanie ponosili gigantyczne straty. Triumfalizm niemiecki wszedł w kolejną fazę. Wtedy Hitler popełnił jeden z wielu swoich kardynalnych błędów podczas II wojny światowej. Niemcy chcieli przeprowadzić frontalny atak na główny cel, ale Hitler nalegał na dwa natarcia, bo chciał przejąć pola naftowe na południu. Obsesyjnie mu zależało na ropie naftowej ze względu na jej ogromne niedobory. Podjął kluczową decyzję strategiczną. Wysłał wojska w dwóch kierunkach, a nie w jednym. Nakazał też pozostanie pod Leningradem. Kolejny błąd popełnił, gdy zobaczył na mapie miasto nad rzeką. To był Stalingrad. Miasto to miało dla Stalina ogromne znaczenie, bo podczas wojny domowej w 1920 roku omal go nie utracił. Zdobycie miasta, które nosiło jego imię, miało dla Niemców szczególne znaczenie, a poza tym pozwalało im przekroczyć Wołgę. Armia Czerwona zatrzymała się na rzece i musiała podjąć desperacką walkę. Generałowie zakryli oczy ze słowami: to szaleństwo, nie możemy znów rozdzielać armii.
Latem 1942 roku Hitler w przypływie triumfalizmu uznał: generałowie się mylą. To nic, że nie zajęliśmy Moskwy. Ruscy wszędzie ponoszą klęski, jesteśmy u progu wielkiego zwycięstwa. Część sił wysłał na pola naftowe Majkopu, a 6. armię pod Stalingrad. Na pole walki dotarły nowe oddziały, broń i amunicja. Posiłki ciągną do miasta nad Wołgą, przemierzając step. Będą bronić bastionu nad rzeką. Zajęły pozycje na linii frontu. Nieprzeparta chęć podbicia Związku Radzieckiego zaprowadziła Hitlera pod miasto nazwane na cześć rywalizującego z nim dyktatora. Obsesja Führera odwróciła losy II wojny światowej. Latem 1942 roku siły niemieckie rozpoczęły ofensywę na południu Rosji pod kryptonimem Fallblau. Natarcie miało dwa główne cele: zajęcie pól naftowych nad Morzem Kaspijskim w operacji Edelweiss oraz zdobycie Stalingradu w operacji Fischreier. W sierpniu 1942 roku w Berlinie panował triumfalizm, zwłaszcza w kwaterze głównej Hitlera. Podobnie jak rok wcześniej, rósł entuzjazm. A gdy nadeszła wiadomość, że grupy uderzeniowe 6. Armii dotarły na przedmieścia Stalingradu, Niemcy pomyśleli: zdobyliśmy Stalingrad. Stalingrad came close to falling. W sierpniu 1942 roku Niemcy byli bliscy zdobycia Stalingradu przez jakiś tydzień. Na zachód od miasta radziecka 62. Armia została rozbita, ale duża jej część wydostała się z kotła tworzonego przez Niemców i wycofała do Stalingradu. Tam została zmuszona do prowadzenia ciężkich walk ulicznych. Rosjanie nie mieli w planach takich starć. W 1941 roku zapewne radziliby sobie lepiej, gdyby od początku podjęli walki w miastach. Ogromna przewaga Niemców w prowadzeniu wojny za pomocą szybkich sił zmechanizowanych zostałaby zneutralizowana, gdyby oddziały te zostały wciągnięte do walk ulicznych. Bitwa o Stalingrad była ogromną operacją militarną. Hitler za wszelką cenę chciał go zdobyć. Rzucił do walki wszystkie siły. Bombardowania zrujnowały miasto. Natarcie prowadziły wojska pancerne i mnóstwo piechoty. Niemcy wyparli Rosjan z 2/3 miasta. Rozpoczęły się walki wręcz w sąsiadujących ze sobą dzielnicach. W Stalingradzie rozgorzała wojna na wyczerpanie o każdy kwartał, o każdy budynek. Miasto obróciło się w gruzy. Niemcy zaczęli odczuwać poważne braki w zaopatrzeniu. Zlekceważyli ogromne odległości. Tysiące kilometrów od kraju nic nie docierało na czas. Stosowali taktykę spalonej ziemi, dlatego brakowało im żywności, którą mogliby rekwirować okolicznym chłopom. Rozpoczęła się walka na śmierć i życie, w której Rosjanie wykazali więcej hartu ducha. Heroiczna obrona Stalingradu umożliwiła oddziałom radzieckim podjęcie ogromnej kontrofensywy, tak jak pod Moskwą zimą ubiegłego roku.
We wrześniu, październiku Stalin odrobił lekcję z dowodzenia podczas wojny i nauczył się ufać generałom. Zlecił Żukowowi i Wasilewskiemu opracowanie kontrofensywy pod Stalingradem. Powstał bardzo ambitny plan, operacja Uran, która przewidywała okrążenie całej 6. Armii, największych sił Wehrmachtu w rejonie Stalingradu i przeprowadzenie natarć na głębokich tyłach. Dla Stalina była to czysta herezja, bo marszałek Tuchaczewski, który uchodził za czołowego teoretyka, za takie pomysły został stracony. Żukow i Wasilewski zdobyli się na odwagę, by przekonać go o okrążeniu wroga. Na drugim końcu świata, na równinach pod Stalingradem, Rosjanie rozpoczęli ofensywę. Dwie armie, jedna na północy, druga na południu, przeprowadziły potężny manewr okrążający, by wziąć wroga w kleszcze. 4 dni później ramiona kleszczy połączyły się pod Stalingradem. Udana operacja Uran przyniosła całkowite okrążenie niemieckiej 6. Armii. Kontrofensywa Niemców, nazwana Zimowy Sztorm, nie powiodła się. Ich największa armia została porzucona na pastwę losu. Żołnierze 6. Armii byli wyczerpani i zrozpaczeni. Nie dochodziły listy ani zaopatrzenie, czuli się opuszczeni. Otrzymali zakaz składania broni. Przeczuwali, że powoli wybiją ich snajperzy, rakiety i samoloty. Musieli mieć wyjątkowo niskie morale. Trzeba pamiętać, że 23 sierpnia Niemcy zbombardowali Stalingrad. Zrujnowane miasto ogromnie ułatwiło rzeź ich własnych oddziałów. Rozgorzał dziki bój, który przeraził Niemców. Obawiali się, że skończą w okopach z poderżniętymi gardłami. Pojedynczy wystrzał natychmiast wywoływał strzelaninę. Jedna z najbardziej szokujących relacji, jaką wyczytałem w archiwach, dotyczy rosyjskich snajperów, którzy otrzymali rozkaz strzelania do dzieci namówionych przez niemiecką piechotę, by napełniły im butelki wodą z Wołgi, bo byli bardzo odwodnieni. To dobitnie podkreśla okrucieństwo tej bitwy. Snajperzy zabili te dzieci. Lutego 1943 roku poddało się 24 niemieckich generałów oraz mnóstwo wysokich rangą oficerów, także rumuńskich. Paulusa i 6. Armię czekała klęska. Hitler, Goebbels i Göring doskonale to wiedzieli. Zaczęli przygotowywać do niej opinię publiczną. Hitler chciał przedstawić ją jako przykład poświęcenia dla Rzeszy. Awansował Paulusa na feldmarszałka. Dał mu wyraźny sygnał, że powinien popełnić samobójstwo. Paulus miał całkiem inną naturę. Był racjonalnym sztabowcem. Zbuntował się. Powiedział: nie zrobię tego, złożę broń. Wynegocjował warunki kapitulacji podpisanej publicznie z wielką pompą w obecności kamer. Potem podjął współpracę z Sowietami. Stał się narzędziem w ich rękach, podobnie jak inni żołnierze, którzy przeszli na stronę wroga. Paulus zdradził na całej linii. Betrayal by Paulus.
Generał Paulus, rzecz wyjątkowa, jako oficer otrzymał ładną willę. Mógł zamawiać ubrania i inne rzeczy w Turcji, za które rachunki wysyłano jego rodzinie w Niemczech. A szczególnie zdumiewało, że zhańbionemu generałowi Stalin osobiście dziękował za kapitulację. Dymy nad obleganym Stalingradem, miastem ze stali. Te kadry powstały pod ostrzałem tuż przed wielką zimową kontrofensywą Rosjan. W walkach ulicznych naziści są bez szans. Cały świat emocjonował się bitwą o miasto imienia rosyjskiego przywódcy. A trzeba pamiętać, że kiedy toczyły się walki o Stalingrad, wojska brytyjskie i amerykańskie niezbyt się udzielały. Owszem, walczyły z Niemcami w północnej Afryce, ale niewielkimi siłami, nawet kiedy wylądowały we Włoszech. W porównaniu z frontem wschodnim były one skromne. Zarówno propaganda radziecka, jak też amerykańska i brytyjska wynosiły ten heroiczny bój pod niebiosa. Niemieccy jeńcy opuszczali Stalingrad z odmrożonymi stopami. Nie zapomnę rosyjskiego pułkownika, który wskazując zrujnowane miasto, wykrzykiwał im w twarz: tak będzie wyglądał Berlin. Wtedy świat zrozumiał, że wojna zakończy się w Berlinie. Stalingrad był psychologicznym punktem zwrotnym. Pablo Neruda napisał w Chile wielki poemat, pieśń do Stalingradu. Wtedy też uaktywnił się we Francji ruch oporu. Było wiadomo, że wojna będzie wygrana, ale armia niemiecka się nie podda. Dla całego świata było jednak jasne, że wojna skończy się w Berlinie. Obsesja Hitlera przyniosła mu kolejną klęskę. Licząc na symboliczne zwycięstwo w Stalingradzie, mającym niewielkie znaczenie strategiczne, pogrzebał swoje plany raz na zawsze. Kapitulacja 6. Armii pod Stalingradem w lutym 1943 roku była pierwszą wielką klęską Hitlera w podboju Związku Radzieckiego. Hitler za wcześnie pogratulował swoim generałom. Zbyt wcześnie Niemcy wykonali litografię sławiące upadek miasta nad Wołgą. Przedwcześnie wybili ten medal upamiętniający zdobycie Stalingradu. W każdej wojnie są przełomowe bitwy, takie jak pod El Alamein, z której Brytyjczycy zawsze robią wielkie halo, choć przy Stalingradzie to małe piwo. Stalingrad był symbolem całego frontu wschodniego, bo walki ciągnące się na przestrzeni tysięcy kilometrów z udziałem milionów żołnierzy przekraczały wyobrażenie zwykłego śmiertelnika. Ale cały świat rozumiał, że Hitler poniósł klęskę, próbując zdobyć jedno miasto, że po obu stronach zginęło mnóstwo ludzi i że w końcu my, alianci, czyli Wielka Koalicja, jak ochrzcił ją Churchill, zwyciężyła. Kolejnym ciosem dla sił niemieckich był odwrót z Kaukazu. Armia Czerwona zaczęła stawiać coraz większy opór. Linie zaopatrzenia nadmiernie się wydłużyły i w końcu generałowie przekonali Hitlera do wycofania oddziałów do głównej strefy walk. Gdy siły państw osi wycofały się z Kaukazu, wojska radzieckie odzyskały Rostów nad Donem i postanowiły odciąć na Krymie całą grupę Armii Południe. I choć ambitny plan się nie powiódł, to oddziały niemieckie były w ciągłym odwrocie.
Gdy Rosjanie zaczęli odzyskiwać utracone tereny, nie tylko czuli się zwycięzcami, ale pałali też chęcią zabijania Niemców, bo to, jak najeźdźcy obeszli się z ludnością cywilną, fabrykami i hydroelektrowniami, było zwykłym wandalizmem, skrajnym barbarzyństwem. Rosjanie nabrali przekonania, że są ludźmi cywilizowanymi, a Niemcy to barbarzyńcy. Ich morale wzrosło. Armia Czerwona przekonała się, że Niemcy nadal są groźni. Zostali pokonani pod Stalingradem, ale często stawiali zacięty opór, zwłaszcza w Charkowie, gdzie Rosjanie ponieśli duże straty. Do zakończenia wojny było bardzo daleko. Tymczasem w 1943 roku, gdy ustały wiosenne deszcze, było oczywiste, że latem obydwie strony czeka wielkie starcie. Mogło do niego dojść tylko na Łuku Kurskim. Bitwa pod Kurskiem rozpoczęła się 5 czerwca 1943 roku. Łuk Kurski to wybrzuszenie linii frontu na ponad 150 km w głąb pozycji niemieckich. Rosjanie obawiali się, że zostaną wzięci w kleszcze. Przed Hitlerem stanęły pytania, co teraz? Jak powstrzymać radziecką ofensywę? Jak zadać wrogowi potężny cios? Wybrał Kursk i jego okolice. Tam pozycje Armii Czerwonej utworzyły swoisty łuk, wybrzuszenie. Można je okrążyć, odciąć i zniszczyć. Przygotował w najdrobniejszych szczegółach potężną ofensywę pod kryptonimem Cytadela. Niestety nie potrafił utrzymać jej w tajemnicy. Radzieccy generałowie, zwłaszcza Żukow, poznali plany Hitlera. Przygotowali wiele linii obrony, jedna za drugą. Zgromadzili ogromne ilości wojska, czołgów i sprzętu. Doszło do największej bitwy lądowej w dziejach z udziałem 4 milionów żołnierzy, tysięcy czołgów, których Armia Czerwona miała na tyłach znacznie więcej. Bitwa była ogromnie zacięta. Rosjanie szykowali się do obrony od wielu miesięcy przy udziale setek tysięcy żołnierzy i cywilów. Mieli znacznie liczniejsze siły. Ponieśli straty pięciokrotnie większe, ale to wystarczyło, by zmusić Niemców do odwrotu. Nawet najbardziej doświadczeni generałowie po obu stronach byli zdumieni tym, co widzieli pod Kurskiem. Przerażającym starciem tytanów, gwałtownymi atakami sił pancernych, gigantyczną skalą zniszczeń, do których dochodziło niemal co dzień. Rosjanie ponosili znacznie większe straty, bo Niemcy mieli wtedy lepsze czołgi i lepiej nimi operowali. Nikita Chruszczow, wtedy wysoki komisarz, do końca swoich dni powtarzał, że nie zapomni fetoru spalonych ciał na kadłubach czołgów. Każdego dnia na koniec walk wszędzie było widać dymiące wraki. Widok ten przerażał nawet najbardziej doświadczonych żołnierzy po obu stronach. Mimo ogromnych strat Związek Radziecki wygrał bitwę na Łuku Kurskim dzięki coraz skuteczniejszym kontrofensywom. Kursk zadał ostateczny kłam opiniom, że niepowodzenia Niemiec w Rosji są skutkiem zimy, jesiennego błota i tym podobnych okoliczności. Tutaj Niemcy byli w swoim żywiole. Pogoda dopisywała. Niemal przez cały czas mieli przewagę przestrzeni. Ziemia nie była grząska.
Chcąc zlikwidować wybrzuszenie wielkości wyspy White, zgromadzili prawie 3/4 swoich sił pancernych. Nie udało im się. Co więcej, gdy tylko ich ataki zostały powstrzymane, Rosjanie rozpoczęli dwie duże kontrofensywy na północ i południe od Kurska, które odrzuciły Niemców i pokazały, że Rosjanie cierpliwie czekali na sposobność, że byli przygotowani na niemiecką ofensywę. Trzeba pamiętać, że Niemcy pierwsi uderzyli i w 1941 i w 1942 roku, co doprowadziło Rosjan na skraj katastrofy. Powtórzenie ataku w roku 1943 wyglądało bardzo obiecująco, prawda? Rosyjscy generałowie mieli tylko jeden punkt odniesienia. Boże, jest lato, przyroda rozkwita, gdzie są niemieckie czołgi? Co mogłoby im przeszkodzić? W 1941 roku była katastrofa, w 1942 całkiem nieprzyjemnie. W 1943 miałoby być inaczej? Nie tym razem. Rosjanie pozwolili Niemcom na pierwsze uderzenie, a mimo to ich pokonali. Wtedy po raz ostatni Niemcy mogli żywić w miarę realne nadzieje na odwrócenie losów wojny. Byli przekonani, że się przedrą. Zgromadzili ogromne siły, nowe czołgi Tygrys. Połowa produkcji czołgów od miesięcy szła na wschód. Skala tej bitwy była ogromna. Trzeba pamiętać, że w tym samym czasie Amerykanie i Brytyjczycy w walkach o Sycylię stracili jakieś 6 tysięcy żołnierzy. Wtedy na północ od Kurska po obydwu stronach walczyło 400 dywizji. W walkach zginęło około 500 000 ludzi. Po bitwie na Łuku Kurskim do końca 1943 roku siły radzieckie odbiły Smoleńsk i Kijów. W styczniu następnego roku, niemal po 3 latach, zakończyło się oblężenie zrujnowanego Leningradu. Wojska radzieckie parły naprzód przez kraje nadbałtyckie. Niemcy wycofywali się na całej linii. Naziści zwiewają. Trwa największa ofensywa w dziejach. Od Leningradu na północy po Sewastopol na południu Armia Czerwona wyzwala coraz więcej miast. W przypływie mściwej furii saperzy wroga niszczą tory kolejowe, jak widzimy na tych nazistowskich filmach. Hitler nazywa to dobrowolnym wycofywaniem się wojsk. Pustosłowie ma przykryć pospieszny odwrót. Trwa bezlitosne pustoszenie kraju. Elita nazistowska była tak bardzo oddana Hitlerowi, że nie dopuszczała innej ewentualności jak ostateczne zwycięstwo. Natomiast elita armii, z kilkoma wyjątkami, miała pełną jasność, że Niemcy czeka porażka. Hitler wiedział doskonale, że zawiśnie. W najgorszym razie zabiorą go do Moskwy w żelaznej klatce i poddadzą torturom, że jeśli nie wygra, nie będzie żadnego pokoju. Ciekawe, że Brytyjczycy zrezygnowali z operacji Foxley, której celem był zamach na Hitlera w pobliżu Berchtesgaden, bo uznali, że szybciej wygrają wojnę z nim jako głównodowodzącym. Tymczasem Stalin zrezygnował z zamachu na Hitlera, bo był przekonany, że Brytyjczycy i Amerykanie dogadają się z jego następcami i razem uderzą na Związek Radziecki. Wprawdzie się mylił, ale to bardzo intrygujące, że obie strony zrezygnowały z zamachu na Hitlera. Mimo że wrogowie na wschodzie i na zachodzie zrezygnowali z zamachu, to Hitler i tak go nie uniknął.
Ważnym punktem zwrotnym był 20 lipca 1944 roku, kiedy grupa oficerów przy wsparciu kilku polityków i duchownych spróbowała dokonać zamachu stanu. Pułkownik Klaus von Stauffenberg podłożył bombę w kwaterze Hitlera. Zamach się nie powiódł, bo Stauffenberg uzbroił tylko jeden ładunek. Gdy bomba wybuchła, życie uratował Hitlerowi ciężki stół drewniany. Kilka godzin później Führer wygłosił w radiu przemówienie, by poinformować Niemców, że żyje. Zamach stanu się nie udał, bo poparło go zbyt mało generałów. Wtedy Hitler stracił względem nich wszelkie złudzenia. Zaczął traktować generałów nie tylko z pogardą, ale też podejrzliwie. Pod koniec 1944 roku losy wojny były przesądzone. Sowieci odzyskali już wszystkie utracone terytoria i wkrótce dotrą do granic Rzeszy. W drugiej połowie 1944 roku, po wylądowaniu w Normandii, zachodni alianci zaczęli wyzwalać Europę. Siły radzieckie weszły do Polski i przekroczyły granicę wynegocjowaną z nazistami w 1939 roku. Tam, gdzie rozpoczęła się operacja Barbarossa. Każdy niemiecki oficer, który miał do czynienia z frontem wschodnim, wiedział, jak jego rodacy traktowali Rosjan, i wiedział, że oni tak samo potraktują Niemców. Wielu niemieckich weteranów mówiło mi otwarcie, że wiedzą, co Rosjanie zrobią, jeśli wejdą do Niemiec. Popełniając okropne zbrodnie, Niemcy wpędzili się w pułapkę. Musieli kontynuować walkę, bo nie mogli liczyć na zawarcie pokoju. Zachodnich aliantów zawsze przerażała myśl, że zawrze go Stalin. Niemcy jednak nigdy tego nie rozważali, bo Hitler by się nie zgodził. Pytałem wielu weteranów. Pod koniec 1944 roku wiedzieliście, że jest po wszystkim. Nie lepiej było zawrzeć pokój? Mówili, może dogadalibyśmy się z Amerykanami i Brytyjczykami. Z Rosjanami? Nigdy. Na początku 1945 roku Niemcy utracili wszystkie terytoria zajęte od wybuchu wojny. Alianci zbliżali się do ich granic z obydwu stron. Uderzenie z dwóch stron. Zmasowany atak na Niemcy. Armia Czerwona szturmuje Berlin. Siły amerykańskie przekraczają Ren. Gdy Amerykanom udało się zająć most na Renie, Stalin wiedział, że musi działać bardzo szybko. Wezwał do Moskwy marszałków Żukowa i Koniewa, by przygotowali szturm na Berlin. Wiedział doskonale, że musi okrążyć miasto. Był przerażony, bo Amerykanie doszli do Łaby i gdyby chcieli, mogliby szybciej wkroczyć do Berlina, poniekąd dlatego, że większość oddziałów SS była na froncie wschodnim. Oddziały na froncie zachodnim pospiesznie się poddawały, bo Niemcy woleli być jeńcami Amerykanów niż Rosjan. W Berlinie krążył wtedy żart, że optymiści uczą się angielskiego, a pesymiści rosyjskiego. Nic dziwnego, że woleli taką kapitulację. Wokół stolicy Niemiec zaciskają się szczęki wielkiego imadła. Na froncie zachodnim nacierają alianci. Na wschodnim walczą Rosjanie. Wcześniej Berlin był bombardowany, teraz rujnują go siły lądowe. Zdobycie Berlina nastąpiło po konferencji w Jałcie, do której doszło w lutym 1945 roku. Tam alianci zgodzili się co do podziału Niemiec i okupacji Austrii. Wszystkie kwestie sporne zostały rozwiązane.
Dotarcie do Berlina przed Amerykanami Rosjanom nic nie dawało poza względami prestiżowymi. Powiedzmy, że ktoś, kto nie chciałby szafować życiem żołnierzy, zacisnąłby ciasno pierścień oblężenia. Pozbawił Berlin prądu, gazu, wody i nic nie robił. Jeśli Berlińczycy chcą tak żyć tydzień, miesiąc czy trzy, ich wola. Rzucam tylko pomysł. Bitwy poprzedzające zdobycie Berlina trwały nieco ponad dwa tygodnie. Rosjanie stracili w nich więcej żołnierzy niż Amerykanie przez 7 lat w Wietnamie. Na tej operacji nic nie zyskali. Po wojnie generał Eisenhower, naczelny dowódca sił angloamerykańskich, był posądzany o naiwność, bo pozwolił Rosjanom zdobyć Berlin. Wyjaśnił, że taka była umowa. Po co więc miałby narażać życie amerykańskich i brytyjskich żołnierzy? Nie sądzę, by ktokolwiek, może z wyjątkiem Winstona Churchilla, mógł przewidzieć, jak doniosłe konsekwencje przyniesie zajęcie Berlina przez Sowietów. Wtedy jednak wszystkim ogromnie zależało, by jak najwięcej ich bliskich dożyło końca wojny. Nie sądzę, by jakakolwiek rodzina w Stanach czy Wielkiej Brytanii uznała, że zdobycie Berlina przed Rosjanami warte jest życia ich żołnierzy. Rosjanie byli bezwzględni i gotowi ponieść straty. Niemal wszyscy zachodni alianci uważali, że skoro Rosjanie chcą umierać w Berlinie, niech umierają. I umierali. Gdy Sowieci ponosili ogromne straty podczas szturmu stolicy Niemiec, Hitler ukrywał się w swoim bunkrze. 30 kwietnia wobec nieuchronnego schwytania popełnił samobójstwo, a jego ciało zostało spalone. Obsesyjna chęć podboju Związku Radzieckiego doprowadziła go do upadku, a porażkę w II wojnie światowej przypieczętowały siły największego wroga – Józefa Stalina. Konflikt Hitlera ze Stalinem to swoiste studium dwóch psychopatów, którym udało się objąć władzę w dwóch dużych krajach wskutek straszliwego zbiegu okoliczności. Hitler zawdzięczał ją swojej retoryce. Stalin, dzięki wielkiemu sprytowi z bolszewickiego chłopa na posyłki, wyrósł na szefa partii, który zgładził wszystkich politycznych rywali. Dwa wielkie narody zostały zdane na kaprysy dwóch mężczyzn pozbawionych skrupułów, którzy dla osiągnięcia urojonych celów byli gotowi rzucić na szale życie milionów ludzi. Błędne jest mniemanie, że II wojna światowa to konwencjonalny konflikt, w którym istotną rolę odgrywały przesłanki racjonalne. Wojna jest zwycięska, jeśli zostały zrealizowane jej cele. Hitlerowi nie przyświecały cele racjonalne, eksterminacja rasowa, paranoidalne teorie spiskowe. Celem wojny, a nie kwestią uboczną, był Holokaust. Wszystko to składało się na rasistowską, niszczycielską, zbrodniczą wizję polityczną, będącą pokłosiem I wojny światowej. Irracjonalne przesłanki. Nikt wtedy nie dostrzegał z pełną jasnością, że w ostatnich dniach i tygodniach wojny zostały wytyczone linie podziału, które zakreśliły kształt Europy w czasie zimnej wojny. Churchill na wiele miesięcy przed wygłoszeniem przemówienia o żelaznej kurtynie
Zrozumiał, że ona już opada, że Armia Czerwona nie wyzwoliła Czechosłowacji, Węgier i Polski, tylko zamieniła tyranię Hitlera na tyranię Stalina. Teraz jest to jasne dla wszystkich. Ale wtedy tak nie było. Paradoks II wojny światowej polega na tym, że można by sądzić, iż walczyliśmy o wolność, demokrację i co tam jeszcze. Tymczasem połowa Europy została wyzwolona, a w drugiej zapanował nowy reżim totalitarny. Zwyciężyło więc zło czy dobro? Jeśli chodzi o ocenę starcia między tymi dwoma totalitaryzmami, to moim zdaniem oba właściwie scharakteryzował Andrzej Sacharow. Powiedział, Stalin zamordował więcej ludzi, ale najpierw trzeba było pokonać Hitlera. Miał całkowitą rację. Plan głodowy, który Hitler chciał wdrożyć w Związku Radzieckim, skalą okropieństw przyćmiewał nawet Shoah. Obecnie staramy się wybierać mniejsze zło. Wydaje nam się, że możemy decydować o swoim losie. Wtedy było zgoła inaczej. Żyjemy w epoce postmilitarnej, cieszymy się zdrowiem, jesteśmy bezpieczni. Wtedy mało kto miał to szczęście. Wielu ludzi musiało dokonywać bardzo trudnych wyborów moralnych, czy wspierać ruch oporu, czy ukrywać Żydów przed Gestapo itd. My nie musimy. Dlatego młodzi ludzie powinni się o tym dowiedzieć, bo dla wielu z nich to odległa przeszłość, a ona jest całkiem bliska. Wersja polska, Kanal Plus. Tekst Grzegorz Basaj. Czytał Paweł Straszewski.